Letnie brzmienia w Twoim wykonaniu to nie jest nowum. Znasz się dobrze z tym formatem. Co lubisz w nim najbardziej? Pamiętam, że pierwsze letnie brzmienia były w czasach pandemicznych i to one w zasadzie mi dały taką wiarę jeszcze w to, że koncerty będą istnieć. I pamiętam, że wtedy tak zaczynaliśmy w różnych miastach i to było dla wszystkich ludzi takim wyzwoleniem, że jednak, bo to były legalnie odbywające się koncerty w trakcie pandemii i to były takie właśnie faktycznie letnie brzmienia, że tradycja nagle, że latem jednak się chodzi na artystę, na autorski koncert, kupuje się bilet na niego i myślę, że to zapoczątkowało letnie brzmienia. W zeszłym roku też graliśmy i właśnie czuć było, że tych artystów jest milion do wyboru i ludzie chcą właśnie chodzić latem, oglądać też autorskie koncerty, co nie jest takie oczywiste, no bo zazwyczaj się jedzie w trasę jesienną samemu, a latem się gra na festiwalach z różnymi innymi ludźmi. A letnie brzmienia też bardzo to miło i umiejętnie łączą i autorskie koncerty, i łączone koncerty. My graliśmy z Kwiatem Jabłoni, więc a propos kwiatów, wspominam tamto lato dobrze.